Witaj, Warszawo. Czy wiedziałeś, że wszystkie twoje grzechy są już przebaczone? Czy wiedziałeś, że jest ktoś, kto zapłacił najwyższą cenę za to, żebyś mógł żyć wiecznym życiem? Czy nadal idziesz i spowiadasz się ze wszystkich swoich błędów? Chcę ci powiedzieć o największej miłości Jezusa Chrystusa, który dał się zabić zamiast ciebie za każdy twój grzech, za każde twoje przewinienie. Musisz wiedzieć, że jesteś człowiekiem grzesznym. Słowo Boże mówi, że wszyscy zbłądzili. Każdy z nas poszedł na własną drogę, a Bóg ukarał Jezusa za winę nas wszystkich. Czy wiedziałeś, że karą za grzech jest śmierć? Tak właśnie jest. Ale dziś jestem tutaj po to, żeby powiedzieć ci dobrą nowinę, że jest coś więcej, jest Boża łaska, jest dar Bożej łaski dla ciebie, żebyś żył wiecznie. I Słowo Boże mówi: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. To właśnie Boża łaska, Boża przychylność, Boża miłość doprowadziła mnie do opamiętania i do miejsca, w którym tutaj dzisiaj jestem i mówię ci o tym. Ponieważ doświadczyłam Bożej łaski i Bożej miłości, która zmieniła moje życie. To wszystko jest naprawdę bardzo proste. Tylko wystarczy twoja wiara w doskonałe dzieło krzyża. W to, że miłością wieczną On cię umiłował. On zrobił to, żebyś doświadczył wieczności już tutaj na ziemi. Ja tego doświadczam codziennie. Kiedyś Bóg był dla mnie odległy i daleki, ale dziś jest we mnie. Boży Duch dzisiaj mieszka we mnie, dlatego że zdecydowałam się aktem swojej decyzji oddać Mu swoje panowanie. Kto dzisiaj dla ciebie jest Panem? Zadaj sobie to pytanie, czy może sam jesteś dla siebie Panem? Jeśli tak, to nie jest to najlepsze miejsce. Moim Panem jest Jezus Chrystus. Wszystkie Jego słowa, Jego prawdy, Jego prawidła. Dlatego, że zrozumiałam, że On mnie ukochał wieczną miłością. I dzisiaj mam pewność zbawienia. Dzisiaj mam pewność, że kiedyś będę w niebie. Każdy człowiek może tak mieć. Nie musi się starać, robić jakieś religijne uczynki. Nie musi być moralnie dobry, bo to wszystko jest zewnętrzne. To tylko obłuda. Ta zewnętrzna poprawność. Tak naprawdę to dotyczy twojego serca, bo to właśnie Jezus powiedział, że z serca pochodzą złe czyny, kradzieże, obłudy, plotki, cudzołóstwo. To właśnie serce człowieka jest skażone, ale to serce może być odnowione. To serce może stać się nowe, tak jak moje. Bo Słowo Boże mówi, że dam wam serce nowe i nowego ducha tchnę w was. Wtedy, kiedy uwierzycie swoją wiarą w Bożą miłość do każdego człowieka. Może dzisiaj jesteś w miejscu, gdzie
obwiniasz Boga o pewne rzeczy i masz na to wywalone. Może coś złego się stało w twoim życiu, albo doświadczasz jakiejś niemocy, może jesteś w jakiejś chorobie, albo ci się po prostu w życiu nie układa. I może obwiniasz to Boga. Wiesz, muszę ci powiedzieć, że ja kiedyś też tak miałam. Obwiniałam Go o to, że w moim życiu było źle. Ale tak naprawdę ja Go nie znałam. Nie znałam Go dlatego, że nie znałam Jezusa. Ja nie wiedziałam, żeby poznać Boga, to trzeba poznać Jezusa. Bo to Jezus jest drogą do Boga. Jezus zmartwychwstał i On żyje. On jest drogą, prawdą i życiem. I On właśnie jest drzwiami do Boga Ojca. On powiedział, że ja znam swoje owce, a one mnie znają. Ja przyszedłem po to, żeby moje owce miały życie w obfitości i obfitowały. I ja Go znam. On jest moim pasterzem. On jest moim Panem. On woła cię dzisiaj po imieniu. On woła zagubione serca. On mówi dzisiaj do ciebie, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie, bo miłością wieczną cię ukochałem. Jestem dobry, bo Bóg jest tylko dobry, a diabeł jest zły. On chce, żebyś trafił do piekła, żebyś nie poznał tej Bożej prawdy, żebyś wiecznie się zastanawiał i wiecznie obwiniał Go o wszystko. Diabeł został pokonany. Jezus zmartwychwstał. On żyje. On jest wieczny. I On daje życie wieczne już tutaj na ziemi. Nie kiedyś, jak staniesz przed Bogiem. Wtedy będzie za późno. Dlatego ja dzisiaj jestem głosem do twojego życia. Obudź się, ty, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. Zbudź swoje serce. Zwróć się do Niego sercem, bo to jest Bóg serca. Przestań robić te religijne obrzędy. Udawać, że jest okej. Od niedzieli do niedzieli. Przyjdź do Niego w takim stanie, jakim jesteś. Po prostu zapytaj, czy ty jesteś, czy ty istniejesz. Zadaj Mu właściwe pytanie, bo On jest i On odpowiada dla tych, którzy Go szukają. Dla tych, którzy Go szukają całym swoim sercem. Bo to jest Bóg miłości. Ja doświadczam tej miłości codziennie. Ta miłość jest bezwarunkowa i ona nigdy się nie kończy. Ona jest wieczna, bo to jest Bóg wieczny. Cudowny mój wspaniały ojciec, ukochany mój tata, który troszczy się o wszystko, który mi błogosławi. Znam dzisiaj swoją wartość. Kiedyś czułam się nikim. Byłam dojechana przez życie, przez najbliższych. Wstydziłam się ludzi, a wręcz się ich bałam. Unikałam wszelkich kontaktów z ludźmi. Ale dzisiaj jestem nowym stworzeniem. Dzisiaj odeszły wszelkie lęki, bo doskonała miłość usuwa wszelki lęk. Dzisiaj jestem zupełnie nowa. Mam nowe życie, bo poznałam Boga nowych początków. Bóg dzisiaj odpowiada na moje modlitwy. A kiedyś modliłam się i nie słyszałam odpowiedzi. Spowiadałam się, ale ciągle robiłam te grzechy. Dzisiaj moje grzechy są wszystkie przebaczone. Jezus zapłacił za to świętą krwią. Wiesz, dzisiaj mam wielkiego Boga w sobie.
i nie opłaca mi się grzeszyć. Mam nową naturę Boga i żaden grzech nie trzyma się mnie, ponieważ jestem święta, uświęcona krwią Chrystusa, zaakceptowana, kochana, bezpieczna. Mam pokój z Bogiem. Cóż można chcieć więcej na tej ziemi, jak pokój z Bogiem? Ludzie, to kiedyś wszystko się skończy. Ta ziemia zostanie spalona, a Jezus wróci po swój Kościół, po swój umiłowany Kościół, po Bożych ludzi. Więc czym prędzej przejdź na dobrą stronę mocy. Zadbaj o to tutaj na ziemi, bo nie wiesz nawet, czy jutro się obudzisz. To jest tak proste. Wystarczy zmienić myślenie. To się nazywa inaczej pokuta. Nie kajanie się na kolanach, tylko po prostu zmień myślenie, że Bóg z miłości do ciebie dał się zabić. Przyjmij Bożą miłość, przyjmij przebaczenie grzechów, uwierz to swoim sercem i wyznaj to swoimi ustami, bo to się robi osobiście. Wyznaj swoimi ustami, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Królem. On jest Królem tej ziemi, On jest Panem. To wielki, potężny Bóg. Nie jakiś mały Jezusik, który wisi na krzyżu. To Bóg mocy, który jest we mnie. Ja dzisiaj poruszam się w darach duchowych. Mogę cię uzdrowić, jeśli na cokolwiek chorujesz. Przyjdź, nałożę swoje ręce. Zostaniesz uzdrowiony, bo Boża moc jest we mnie. Cała Boża siła jest we mnie. Może zmagasz się z jakąś niemocą, z nałogami, z czymkolwiek, cokolwiek ci doskwiera. Może żyjesz w lękach, w strachu. Może nie możesz spać po nocach. Przyjdź, nałożę swoje ręce, pomodlę się. Zostaniesz uwolniony, doświadczysz Bożej mocy. I nie zwlekaj. Możesz dziś doświadczyć Boga. Możesz doświadczyć nowego życia. Tego ci życzę tutaj. Z całego serca. Ojcze, ja modlę się, aby twoje słowa przeszywały dogłębnie serca tych ludzi. Aby ta Ewangelia przeszywała ich. Aby te słowa nie dawały im spać. Aby oni o tym rozmyślali. Aby rozmyślali o twojej wielkiej Bożej potędze i twojej Bożej mocy. O tym, jaki ty jesteś dobry. Ja odsuwam teraz wszelkie demoniczne siły z umysłu tych ludzi. Ja ściągam te demoniczne zasłony, aby Boża prawda docierała do serc ludzkich. Amen.